Rozmowa dnia. A gość już w studiu. Jest z nami Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Partii Nowoczesna. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Która trzyma w dłoniach program właśnie, dlatego się śmiałem z tygodnia. Programisty. Pani jest współautorką tej broszury, która jest nieco zczytana, już bym nawet powiedział, więc była pani chyba bardzo zainteresowana tym, co pozostałe dwie osoby piszące ten program dołożyły. To znaczy, program pisało kilka tysięcy ludzi, natomiast rzeczywiście trzy osoby, czyli Ryszard Petru, Paweł Rabiej i ja, zajmowaliśmy się potem zebraniem z tego i wybraniem, które tezy z tego wszystkiego, co zostało stworzone przez tę szeroką grupę ludzi, ma być włączone do tego programu. A to jak daleko się państwo cofnęli? Aż do 31 maja zeszłego roku, kiedy był ten kongres założycielski jeszcze Stowarzyszenia Nowoczesna i przyjeżdżali sympatycy z całego kraju, takie karteczki naklejali na wielkiej ścianie. To też miało znaczenie. Pamiętajmy, że pierwszym dokumentem, który powstał w Nowoczesnej, to były kierunki programowe. Z tymi kierunkami programowymi szliśmy do wyborów i to było rok temu mniej więcej. I te kierunki programowe zostały w pewnym stopniu zachowane w tej książce. To jest rozbudowany program, już taki całościowy, taka jak spójna dosyć wizja Polski, jakby nazwaliśmy to nowego ładu. Natomiast oczywiście wyrośliśmy z pewnego nurtu, wyrośliśmy z pewnych tez, które głosiliśmy w czasie wyborów i od nich nie odeszliśmy. Bo przed wyborami były dwie takie duże imprezy jeszcze. Był kongres była konwencja wyborcza i była też konwencja programowa. To co się zmieniło w ciągu tego niespełna roku od konwencji programowej, tam bodajże 8 takich bloków programowych było przedstawianych, do września tego roku, że trzeba było uzupełniać czy na nowo pisać program. Przede wszystkim zmieniła się rzeczywistość. Mamy w tej chwili już niecały rok rządów Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę ta rzeczywistość, te zmiany, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, spowodowało, że musimy położyć szczególny nacisk na pewne działy, których przedtem było mniej. Na przykład kwestia ustroju państwa. Mamy sytuację, w której doszło do złamań konstytucji przez pana prezydenta, przez panią premier. W związku z tym dość wyraźnie widzimy, że trzeba wzmocnić funkcje kontrolne na przykład Trybunału Stanu w stosunku do rządzących. Po drugie, mamy też taką wizję, że powinniśmy zdecydowanie postawić na system, w którym najważniejszą rolę w państwie pełni premier, a funkcja prezydenta jest bardziej funkcją, no nazwijmy to reprezentacyjną dla kraju. Ale i tak w tej chwili komentatorzy, znawcy polityki wskazują chyba celnie, że rola prezydenta realna w systemie politycznym jest jednak no, niezbyt wielka. Prawdziwa władza jest w kancelarii premiera. Nawet Donald Tusk tak kiedyś argumentował to, dlaczego nie wybiera się w wyborach prezydenckich pod żyrandol, tylko woli zostać w kancelarii premiera. Tak, tylko że to, kiedy jest ten premier i prezydent z tego samego obozu politycznego, to rzeczywiście wygląda to w ten sposób, że prezydent nic innego nie robi, tylko podpisuje to, co mu podsunie premier. Natomiast kiedy mamy sytuację, więc w związku z tym nie ma sensu, żeby podpisywał, można powiedzieć w skrócie. Natomiast w momencie, w którym mamy z różnych obozów, no to mamy taką sytuację, że są zawetowane często te ustawy, które są kluczowe. Mieliśmy taką sytuację, kiedy kiedyś była zawetowana ustawa o obniżeniu podatków, potem mieliśmy sytuację reprywatyzacja. W tej chwili mówimy ciągle o reprywatyzacji. Przypomnijmy, że ustawa o reprywatyzacji została zawetowana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, przez prezydenta i w tym momencie tak naprawdę to utrudnia funkcjonowanie rządowi. Tak samo jak kwestie czasami istniejących konfliktów w kwestii tego, kto na przykład odpowiada za wojsko albo kto odpowiada za politykę zagraniczną. Pamiętamy, że były takie okresy, w którym kiedy był premier i prezydent z różnych obozów, to były dyskusje, kto powinien reprezentować na przykład w takich kwestiach kraj. I chcieliby państwo prezydentowi odebrać prawo wetowania ustaw? Na pewno to musiało być poprzedzone szeroką dyskusją, dlatego że w ogóle wszelkie zmiany, które mają charakter zmian konstytucyjnych, powinny być poprzedzone szeroką debatą i nawet powinno być w ten sposób, że powinny być zaproponowane przez ugrupowanie, zanim zostanie wybrane na następną kadencję i będzie mogło o tym decydować. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby obywatele, kiedy wybierają, kiedy przedstawiamy im jakąś wizję Polski, to żeby wybierali nas, wiedząc, że tą wizję będziemy realizować. Dlatego Nowoczesna przedstawia teraz swoje propozycje, licząc na to, że jeżeli one się spodobają społeczeństwu, to zostanie wybrana następną kadencję, żeby mogła je realizować. Mówi pani, że sytuacja się zmieniła w ciągu tego roku, więc trzeba było pewne rzeczy wyraźniej podkreślić. Tak, niektóre z tych rzeczy zostały wyraźnie podkreślone, że aż relacja z tej konwencji, na przykład w Rzeczpospolitej, to trafiła już do dodatku ekonomia i rynek.
jednak tą częścią polityczną, światopoglądową Rzeczpospolita nie zajęła się w ogóle, natomiast przede wszystkim sprawami gospodarczymi. I tak rzeczywiście będzie. To gospodarcze kwestie są w tej chwili absolutnym priorytetem, jeśli idzie o program, program Nowoczesnej. Mamy drugi kwartał z kolei, w którym mamy spadek inwestycji. W pierwszym kwartale to było niecałe 2% spadku. W kolejnym kwartale to już było 4,7 albo 8 spadku inwestycji. W związku z tym widać, że sprawy gospodarcze będą bardzo ważne dla następnego gabinetu, dlatego że będzie musiał posprzątać po tym bałaganie, który mamy obecnie w gospodarce. Mamy kilka rzeczy, które są bardzo niepokojące. Po pierwsze, mamy bardzo wysoki deficyt budżetowy. Przypomnę, że deficyt budżetowy sięga prawie 3%, czyli prawie tej granicy, która spowoduje w razie czego sprawdzanie kwestii, czy nie mamy nadmiernych wydatków przez Unię Europejską. Już w Sejmie w tej chwili leży ustawa autorstwa Nowoczesnej o zrównoważonym budżecie. Chcemy wprowadzić nawet wręcz taką hamulec długu do konstytucji. W tej chwili w konstytucji jest zapisane, że dług publiczny nie może przekroczyć 3/5. Natomiast nie ma nic o deficycie rocznym. W związku z tym deficyt może być stosunkowo wysoki. My proponujemy, żeby ten deficyt starać się oczywiście stopniowo doprowadzić do zera. Są takie rozwiązania na przykład w Wielkiej Brytanii. Kolejna kwestia to jest przywrócenie pewnego zaufania do Polski jako kraja prawa i kraju, gdzie się szanuje własność. Ustawa o ziemi spowodowała, że dla wielu inwestorów potencjalnych jest to takie ostrzeżenie, że oni powinni się zastanowić, czy inwestować w Polsce. Stąd między innymi te spadki inwestycji. Jest kwestia uporządkowania i obniżenia podatków. Proponujemy tak zwaną konstytucję podatkową. Jest wiele rozwiązań, które mają na celu dwie rzeczy. Pobudzenie inwestycji, również inwestycji zewnętrznych, pobudzenie innowacyjności. W tej chwili dużo się mówi o tym, natomiast te działania są na razie jeszcze niewystarczające. Uporządkowanie tak, żebyśmy odzyskali wiarygodność. I to jest bardzo ważne, dlatego że... jeszcze jest jedna kwestia, która też jest dość ważna. Mamy w tej chwili taki, nawet już prezes PiS mówi o brudnej sieci, i mamy sytuację, w której we wszystkich spółkach Skarbu Państwa wymienia się praktycznie całe kadry na kadry, które niekoniecznie mają jakiekolwiek doświadczenie i niekoniecznie mają przygotowanie. No przykład pana Misiewicza jest takim przykładem, że tak powiem, koronnym. Więc bardzo ważne jest też odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa i odpolitycznienie gospodarki. Czytam o potrzebie pomocy przedsiębiorcom, o uwolnieniu ich energii, o obniżeniu podatków. Bardzo podobne rzeczy w kwestiach gospodarczych, mówię w tej chwili, gospodarczych, nie o kwestiach światopoglądowych, mówi ugrupowanie Pawła Kukiza. Sam Paweł Kukiz nieraz zarzuca chorobę socjalizmu rządzącej obecnie koalicji. To nie jest tak, że w kwestiach gospodarczych w wielu miejscach widzi pani jakieś tutaj podobieństwo? We wszystkich, powiem tak, po pierwsze, we wszystkich ugrupowaniach są ludzie zdroworozsądkowo myślący. To się wszędzie zdarza. Natomiast jeżeli pan spojrzy na jakiekolwiek głosowania ugrupowania Kukiz, to pan zobaczy, że połowa głosuje za obniżeniem, połowa głosuje przeciwko obniżeniu. Połowa głosuje za 500+, połowa głosuje przeciwko 500+. Nie ma czegoś takiego jak program Kukiz 15. Jest to stowarzyszenie, które ma różne nurty i tak naprawdę poza kwestiami związanymi z tym, żeby podejmować decyzje w drodze referendum, to praktycznie nie widzę żadnego innego spójnego programu. Tak naprawdę nasz program to jest pierwszy program, który w tej chwili jest ze strony opozycji, który leży na stole, przedstawia spójną wizję kraju, spójną wizję jakiegoś nowego ładu. Czytam Wyborcze dzisiaj, że doradzali przy jego pisaniu m.in. profesor Jerzy Hausner, profesor Stanisław Gomułka, Ewa Lewicka, była wiceminister pracy w rządzie Buzka. To są osoby, które gdzieś są też w orbicie takiej bliższej Nowoczesnej, żeby może z pozycji eksperckich przejść nawet na pozycję kandydatów na jakieś stanowiska? Na razie potrzebujemy tego, żeby mieć rzeczywiście pełną wizję i potrzebujemy do tego ekspertów i dlatego staramy się sięgać po bardzo różnych ekspertów, którzy są uznani po prostu w Polsce. Uważamy, że bardzo ważne jest, żeby jak pisząc taki program, nie korzystać tylko z własnych zasobów, ale korzystać również z zasobów ekspertów zewnętrznych. Rzeczywiście jesteśmy w takim, jakbym powiedziała, dość przełomowym momencie, w którym potrzebne jest przedstawienie nowej wizji. Mamy ugrupowania, które są już bardzo długo na scenie politycznej. Można powiedzieć, już pokazały wszystko, co mogły. Część z nich, tak jak Platforma Obywatelska, wręcz wybrała wersję ciepłej wody w kranie, a my uważamy, że Polsce jest potrzebny nowy impuls i tym nowym impulsem jest nasz program. Jak kiepska jest sytuacja finansowa Partii Nowoczesna? Bo kilka dni temu Ryszard Petru zaapelował na Facebooku, żeby uruchomić taki program wsparcia. 10 zł od każdego na miarę, w miarę niewielka kwota, równowartość średniej ceny kawy w restauracji. Dlatego, że słabo wygląda perspektywa
odzyskania pieniędzy z dotacji po ewentualnym, po zakwestionowaniu przez PKW rozliczeń z ostatnich wyborów? Mam wrażenie, że niektórzy to się dopiero obudzili. Nowoczesna tego typu działania prowadziła od początku. My w czasie kampanii byliśmy właśnie finansowani między innymi mikrowpłatami od obywateli. Całkiem sporo pieniędzy zebraliśmy w ten sposób. Uważamy w ogóle, przecież składaliśmy ustawę o finansowaniu partii politycznej, że tak powinno wyglądać finansowanie partii. Że powinna mieć duże grono sympatyków, którzy chcą ją wspomagać finansowo. Szczególnie, że weźmy pod uwagę, że my chcemy przeznaczyć te pieniądze. My mówimy, na co chcemy przeznaczyć te pieniądze. Po pierwsze, na to, żeby na przykład móc korzystać z zewnętrznych ekspertów, żeby móc korzystać z prawników, żeby tworzyć nowe, dobre prawo. My w ogóle byliśmy zwolennikami tego, ale również, żeby się promować. I my w ogóle byliśmy zwolennikami tego, żeby na przykład pieniądze, które się dostaje z budżetu państwa, mogły być przeznaczane tylko na działania eksperckie, prawne, przygotowywanie lepszego prawa, kongresy programowe, czyli wszystko to, co jest związane z tym, żeby partia przygotowywała lepsze ustawy, lepsze prawo, lepsze rozwiązania. Natomiast, żeby promocja cała ugrupowania pochodziła tylko z pieniędzy zebranych w tego typu zbiórkach. I tą technikę prowadziliśmy od początku. Natomiast mam wrażenie, że ktoś odkrył dopiero, że można w ten sposób finansować i są wszyscy zdziwieni. Od początku prowadziliśmy tego typu politykę. Część tych pieniędzy przyda się na kampanię promocyjną podczas referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Myśli pani, że dojdzie do takiego referendum? Nie wiem, powinno dojść, dlatego że mamy sytuację, w której jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie podda się osądowi społeczeństwa, osądowi warszawiaków, to będzie bardzo łatwy pretekst dla Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli rzeczywiście zostaną odkryte kolejne sprawy i kiedy zostanie pokazany jej brak nadzoru nad miastem i stanie jakikolwiek zarzut w prokuraturze, to że po prostu będzie powołany komisarz i że ten komisarz będzie funkcjonował przez 2 lata. Jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz podda się osądowi referendum, to albo jeżeli warszawiacy uznają, że nie powinna już pełnić swojej funkcji, no to myślę, że powinny być jak najszybciej wybory, żeby następny prezydent miał silny mandat społeczny. Boi się pani komisarza PiS w Warszawie, a ja powiem, że w tej chwili to komisarza w Warszawie ustanowił Grzegorz Schetyna. To prawda. Na razie, podwójny wprowadził komisarza. Wprowadził swojego człowieka. Tak, dokładnie. Najpierw, po pierwsze, struktury powiatowe, jest komisarz pan Halicki został struktur powiatowych szefem, a po drugie wiceprezydentem został pan Pal, który jest człowiekiem Grzegorza Schetyny. Jest znanym warszawiakiem z Lubuskiego. Tak, z Gorzowa Wielkopolskiego. To jest wewnętrzne sprawy Platformy Obywatelskiej. Dla nas najważniejsze jest to, żeby warszawiacy mieli poczucie, że Warszawą zarządza ktoś, komu oni dali mandat społeczny i że Warszawą zarządza ktoś, kto myśli o rozwoju miasta, a nie o stagnacji. Mówiła Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękuję państwu. 27 po 8.